No pain, no gain. I'm on top of the world. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatchu z takim wrażeniem, że zdecydowanie za wolno zbieram te skrzynki. Mam ich w tej chwili 5. No to trochę wolno. Ale no dobra, no bądźmy dobrej myśli. Tutaj jak się coś... Zero skrzynek z łupami? A one są inaczej, jakby w osobnej kategorii są teraz, dopiero zauważyłem. No jak się teraz czegoś nie zdobędzie, to już się nie zdobędzie, to nie będzie powtarzalne. To nie ma, że za rok będzie ta sama edycja czy coś. Te igrzyska są tylko raz, więc... No. Chociaż to może mnie to trochę kusi, żeby kupować te skrzynki, ale z drugiej strony ja cię kręcę. Jednak trochę kasy wymaga, nie? Okej, jeden fiolet! I co to? O, coś czego nie miałem. O Jezu, spojrzenie, dobrze. Szukamy dalej. Olimpijski rzeczy, tylko jeden niebieski. Bez sensacji. Szukamy zatem dalej z nadzieją na... Jest! Legenda, legenda, legenda! Nie, no come on! Ta laska leci najczęściej. Ona HS-owi się chyba z 4 razy trafiła, mówił mi. Ale dobrze. No, znaczy, nie dobrze, no ale dobra, jedziemy dalej, bo jeszcze mamy skrzynki. Okej. Tu coś nowego w portretach. I czy coś jeszcze? Och, kurde. I najgorsze, że 10 tysięcy nie zgromadziłem, więc dzisiaj nie będzie żadnych legend dla mnie. No, jest przykra sprawa. No cóż, moi drodzy, zapraszam was do gry z nadzieją, jak zawsze, że będzie lepsza niż ten niecny opening. Bawcie się dobrze. I don't miss. Przez długi czas grałem z Arią. Wow. I teraz postanowiłem to zmienić. Kurde, potrzebuję trochę czasu, żeby odzyskać. No szkurde, nie mogę strącić. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Gotowa do walki. Ta fara mnie wkurza, nie mogę iść. Czy mam dwóch Hanzo? Nie. Aha, bo mówisz mi uciekł? Kurde. Może jednak? God damn. Kto mnie tak strzela? Nie ma osłaniania się, kurde, przed rokiem. Nie ma! A, jejku, ale wycelowy. Ładnie. Wiedziałem, co? Że to Kri jest. Umarłeś? Tak, tak. Ja rozglądałem się, gdzie mogę sobie skoczyć i nagle dostałem flashbanga od McCree. Jako trzecika. Ktoś tu lata. To chyba nie nasze. Tak zwana fara. Słyszałem o takiej postaci. Kurakao! Ja mam ulta, ktoś chce się skąbić? Ruszam ten ładunek, ja też mam ulta, jakby co. Oj, znowu to zrobił, kurde. A już mi cooldown szedł na odbijanie. Ale tak ich tam chyba przetrzymałem, wreszcie to zrobi, sobie jedziecie. Co ci zrobi niedobrego? No, bo flashbang headshot, kurczę. Ale ogarnę tego Gęziego, już mi jest coraz lepiej. Ogoń, pogatowności! Sprawiedliwość! Kurde, skończył mi się ten... Bańka mi się skończyła. Mi się znowu przestawiło na 1500 dpi, bo coś mi lata ten celownik strasznie. Ja byłem w powietrzu. Hanzo mnie trafił. Nie, Kri mnie trafił. A to Kri to jeszcze spoko. Dobry strzelec. Ten McCree. O nie wiem, miałam bańkę, to trudno powiedzieć zawsze.
sprawy. Umysł. Bohaterowie żyją wiecznie. Gotowa do walki. O, ładny. O, ładnie, ładnie. Jazda! Głośniej! Ładnie ich tam żeście zrobili. Diva się ujawniła. Mhm. Bierz ją! Wow! Do cholery jasnej. No nie po to cię tam posłałem, no. Dobra, dobra. Uważajcie, Kurakao idzie. Żyjesz sobie to? No tak, co to za życie, wiesz? No kurde, no. Ale idę się uleczyć. Zabił mnie. Nie wiedziałem, co się dzieje. Ale dobrze, dobrze. Oni trochę z tyłu są. Musimy podejść do ładunku. Przy ładunku będzie najbezpieczniej. Bo jest dwóch z tyłu, ale oni są tacy, że nie zrobią nam jakichś strasznie pleców. Bo nam robili plecy, jak będziemy stali. Bariera, znerwcie od razu lepiej. Zabiję się? Nice. Łaska, łaska, łaska. Jestem poważna, pod dachem chciała się odbić. Macie barierę, jazda. Źle smocz rzucił. Ale nasz ult też był taki sobie. Kurzająca jest ta postać. Dobra. Genji, no nie wiem, czasami czuję nim taką kurde niemoc. Ale nauczy się. Przede wszystkim muszę nacisnąć Q w końcu. Pewnie czekam na moment, a to bez sensu. Dobra, to ja odpalę teraz ulta, ale... No i mnie ten zabija, no po prostu, kurna, no nie. Hanzo naprawdę strzela jak zaczarowany też. Dobra, odpalam ulta. Dawaj, dawaj, dawaj. Prawie dojechaliśmy, kurczę. 4 minuty to spokojnie damy radę chyba, nie? Chodź, już się schował z tym ultem. Palasz tego ulta, czy nie? Przybyśmy no odpaliłem już... tego ulta. Iściłem kurde tego mecha i walnę ładnie. Nice. Dobra. No ładnie. The payload moves. Okej. Okay. Wygraliśmy 2 z rzędu, to może zagramy rankę teraz, co? No serio, bo kurde, no lepiej czuć lepsze emocje i w ogóle. Wygraliśmy 2 z rzędu? No. Nie zauważyłem. Dobrze, oczywiście, możemy tak, tak. Po każdej porażce na rankedzie możemy sobie zagrać normale. Tak, żeby się poczuć tam. Ale to dobrze. To wygrywajmy te rankedy może po prostu, co? Nie no, to jest taki jest pomysł oczywiście, żeby wygrywać to, no. Jak to zrobiłeś, żeby użyć ulta? Nie wiem, przypadkiem ręka mi spadła na komputer, nacisnąłem Q, to już stwierdziłem, dobra, zabiję 3 osoby. O Boże. Nie, za często kiszę ulta, to jest mój kurde największy błąd. Każdy tak mówi. I don't miss. Atak rozpocznie się za 30 sekund. Tak się team ułożył, że musiałem wziąć łaskę. Pierwotnie planowałem Reinhardta, ale mieliśmy tylko jednego healera. Zeniatę, więc uznałem, że to trochę za mało. Zeniata bardzo fajna postać, ale jako off-healer, a nie jako mind-healer. Do wyboru miałem mu Lucio i łaskę. Wziąłem sobie łaskę, ponieważ jest Fara i będzie można z nią polatać. Powinienem być bezpieczniejszy odrobinę niż z postaciami, które tylko chadzają po ziemi, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Snajper, nie dajcie się dorwać! Dobrze, mamy snajpera.
Nadal tu jestem. Wzmocniłam twoje ataki. Mamy też Hanza, który no jakby nie patrzeć nie do końca jest wybitnym pomysłem w ataku. Nie odpuszczać im. O, polatamy z Genji troszkę przez chwilę. Bo Genji ma bardzo dobry direct damage. Niech to szlak. Chwila koncentracji. To żeśmy ich ładnie pozabijali. Teraz jest dobra okazja, żeby wejść dalej. Zaraz się tobą zajmę. Dobra, ładnie zdjęte. Wieżyczka wroga neutralizowana. Wieżyczka wroga przed nami. Wieżyczka wroga już nie będzie nas lękać. Niezła kompozycja z Zeniatą. Łaska. On ma straszny damage wtedy i... Przejmuję cel. No dobra. Niech to szlak. Mamy to pod kontrolą. Na szczęście na spokojnie żeśmy wbili. O kurde, ktoś tam padł już. Ktoś musi jechać na ładunku, to jest akurat pewne. Obrażenia zwiększone. Ciekawostka, pierwszy raz mi się zdarza wspierać innego lekarza. Czasami są takie kompozycje, na przykład Lucio i Zeniata i tam trzymają się razem. Ale łaska Zeniata to jeszcze nie miałem okazji się bawić. Strumień leczący uruchomiony. Podleczymy trochę. Ciągle ulta nie nabiłem, to jest przykre. Osłaniajcie mnie! Okej, okay, ale jesteśmy blisko. Biło południe. No nie zawsze. Ale idziemy powoli. Widzę, że oni padają w takich samych ilościach jak my. Mogę teraz odpalić ulta swojego wreszcie. To jest powód, dla którego łaską mało osób gra teraz. Bo ten ult się okazało, że to wszyscy grali nią ze względu na ulta. Tylko i wyłącznie, to jest dziwne. I jak ult został znerfiony, to bardzo rzadko ona się trafia. Najczęściej trafia się Zeniata plus Lucio właśnie. Bardzo dobra kompozycja. Wzmocniłam twoje ataki. Złóżmy cię do kupy. Zaniety nie trzeba leczyć aż tak bardzo, bo on ma 150 tarczy, która sama się odnowi. Widzę was. Poczujcie ukojenie. Dobra, super. Uratował sytuację Zeniata teraz. Potem... Wrodniak mógł nas strasznie załatwić. Dobra. Próbowali coś tam porobić, ale się nie udało. Spokojna gra. Tylko pytanie, czy da się tym teamem bronić? A mieliśmy dwóch tanków. Mieliśmy Divę, mieliśmy Wieprzka. Więc to nie był najgorszy układ. Zostanę przy tym, bo to fajnie działało i można sobie na spokojnie pogadać o tych różnych kompozycjach. W obronie Hanzo będzie bardziej wskazany. Zdecydowanie. Nie wiem, jak ta Fara sobie radzi. Tak przez chwilę z nią polatałem, tam nie było jakichś drastycznych obrażeń, ale to może też przypadek. Natomiast z Zeniatą bardzo dobrze mi się strzela. Może trzeba będzie to wypróbować na rękę tak z chłopakami, bo ostatnio mamy strasznego pecha. Od czasu do czasu się przegrywa i to sprawiedliwie czuć tą przegraną, ale ostatnie trzy gry takie, właściwie nawet chyba więcej niż trzy, mieliśmy coin flipy na naszą niekorzyść, to znaczy my byliśmy w obronie i przegrywaliśmy za każdym razem, mimo jakiejś tam walki nawet. To są bardzo równe gry, dopóki ta ostatnia runda się nie wydarzy z tym coin flipem nieszczęsnym. I z 55 do 48 spadłem po prostu w przeciągu dwóch dni. Bardzo się cieszę, że Blizzard rezygnuje z tych coin flipów i będzie remis, bo to jest dużo bardziej sprawiedliwe. No, drużyna atakująca... Nie wiem, kiedy to się stało w zasadzie. Więc coś tam napisał na czacie, że ktoś idzie na lunch czy coś? Come on, chyba nie teraz. Więc o czym ja tak mówiłem? Aha, no właśnie, no. Że drużyna atakująca ma dużo łatwiej, więc
Tak z moich doświadczeń wynika przynajmniej na razie. Więc to, że żeśmy teraz tak przepchnęli elegancko, wcale nie świadczy o tym, że odniesiemy jakiś wielki sukces. Może się okazać, że oni przepchną nas ponownie w drugą stronę. A potem będzie, kurde, kolejny coin flip. Więc cieszę się, że Blizzard rezygnuje z tych coin flipów na rzecz remisów, które są dużo lepsze. Ja ogólnie mam takie wrażenie, że bardzo mocno są są gracze karani. Ups, dobrze. Ale widzę, że u nich zeniata padł. Dobra, żyjemy, nie weszli. Pomocy! Masz wzmocnienie. Mój duch jest mocny. Dobra. Chodźmy trochę z tą farą. Weźcie ich ode mnie. No nie, do wiary! Ale mnie w powietrzu strąciła. Kurde, nie trzeba było lecieć z farą. Bohaterowie żyją wiecznie. No, ale widzę po prawej stronie na górze więcej niebieskich zabija niż ginie. Ciągle przeszkadza w pracy. Ale my chyba mamy dalej do tego punktu, chociaż nie jestem pewny. Na tym pierwszym powinna być równowaga. No dobra, no gorzej, że ult nie nabity, więc ja tam przyjdę i jeżeli zostanę sam, to na nic się nie przydam wielkiego. Potrzebuję leczenia. Pomocy! Shit. Jestem! No dobrze. Och, bardzo niedobrze. No kurde. No nie przeżyję, no. Ach. Dobra. W teorii, no ale się bronimy lepiej. W teorii dużo mocniejszą postacią w ataku jest Lucio od Mercy, a w praktyce różnie to bywa, jak widzicie. Znaczy Mercy jest, znacznie bardziej się nadaje do obrony, bo ma okazję się schować gdzieś z tyłu. I ożywić. Muszę biec do Reinhardta, teraz mam ulta. Cholera. Mogę się schować i tam w kluczowym momencie podnieść wszystkich, no ale... Ale weszli, nie? Zważywszy na to, że żeśmy mieli przewagę w ataku, można by przypuszczać, że oni nie dadzą rady wejść. Ale weszli. Nie przekonę, przesadza. Bohaterowie żyją wiecznie. Najważniejsze, żeby szybko rozbijać tarczę Reinhardta. Obrażenia zwiększone. Zabij mi się pomoc. Dobra, znowu dostaję. Jak będzie szło bardzo źle, no to zmienię na Lucia wtedy. Prawdziwi bohaterowie nigdy. Ach kurde, sekundkę dłużej im. Tym razem. I bym podniósł trójkę. Cholera, ładnie to zaje. Kulkę mi daj, dzięki stary. No dobra, cisnął ostro. Teraz my mamy respawn bardzo daleko, więc w zasadzie do tego punktu powinni dojść bez problemu. Padim Genji, no weszli, musieliśmy się cofnąć, to nawet nie było wyjścia. Za to to miejsce jest bardzo dobre do obrony. Ktoś nam zginął tutaj, nie? O kurde. Tylko tak dalej. Ale odwrócił naszą uwagę na tyle, żeby tam spokojnie mogli coś przepchnąć. Ale nie przepychają, to jest bardzo, bardzo trudne miejsce do przejścia. Tutaj. Ktoś wzywał lekarza? Będziemy sobie nabijali tego ulta, ale... No niestety. Bohaterowie żyją. Cały wiecznie. Czas stoję i leczę. A tego reza nie mam, no. Obrażenia zwiększone. Potrzebuję leczenia. Strumień leczący uruchomiony. Okej, okay, doskonale. Mogę go podleczyć. Więc mam już ulta, gdyby coś się działo bardzo niedobrego.
No to pilnujemy. Wózek się cofa. No. Jest bardzo, bardzo, bardzo trudne miejsce tutaj. Dla atakujących oczywiście. Gdzie boli? Shit, nie będę jej podnosił. Masz wzmocnienie. Osmakujcie ostrzałkę! Przydałaby mi się pomoc! Co za kupa zło? Melduję pełną gotowość! Co to na to, żeby zabić tego jednak gościa, nie? Nie bardzo. To już wzywał lekarza? Mam nadzieję, że mnie nie od... Bo ja tutaj, okej. Okay. Powstrzymaliśmy. No nie podnoszę. Prawdopodobnie stracę tego ulta, bo gdzieś zginę w kluczowym momencie. Ale wszyscy żyją, nie ma sensu podnosić jednej osoby, oni stracili więcej. Więc to faktycznie jest taki ult, którego się kisi teraz. Po tej zmianie na Mercy, no właśnie to się popsuło. Skacz, dziewczyno. Fuck. No i teraz straciliśmy healera, bo zdaje się, że nasz Zeniata... Nie, nie. Dobrze, odpalił ukojenie. Okej, okay, w porządku. Po tej zmianie, którą Blizzard zrobił na Mercy, po pierwsze ona jest rzadziej grana, po drugie faktycznie jej użyteczność spadła strasznie. I to jest przykre, jak się człowiekowi okazuje, jak się okazuje, że ludzie ją brali tylko dla ulta. Nie dlatego, że to jest fajna postać, tylko dlatego, że miała świetnego ulta. Ja, jakby, moim zdaniem to jest źle zrobiona postać, nie? Ten jej prawy przycisk... ani... No jest taki... No te asysty nie są jakieś takie satysfakcjonujące. W zasadzie człowiek cały czas siedzi z kimś na smyczy, nie? Co jest fajną rzeczą, nie? Tak, jakby człowiek się czuje takim prawdziwym supportem. I może takich by się przydało więcej, ale fajnie by było, gdyby coś jeszcze... Masz leczenie od Zeniaty, co mnie tu molestujesz? Trochę czasu zostało, nie? Minuta 50. No taka diva jest z ogólu zupełnie... Nie czuję tego, że damage, jaki robi z tego dystansu, jest zerowy praktycznie. Ja mógłbym stać i sobie... Niech się tobą zajmę. Nic z tego nie robić. Śmierć! To jest ten moment, kiedy ja się mogę przydać, nie? Rozpoczynam ostrzał! Zaraz się tobą zajmę. Dzięki za atakowanie. Matryca obronna aktywna! A może nie? Gorzej, jak ta sobie ulta naładuje, no to trzeba bardzo uważać. Chłopaki już wracają, bo padł nam Reinhardt, dwóch tanków nam padło. Na szczęście po stronie przeciwnej też. I w normalnych warunkach, w takich sytuacjach, bym rzucał tego ulta swojego. Widzę was! Ktoś, bohaterowie żyją wiecznie. Ona ożywiła tam. Ale nasi nie giną aż tak bardzo. Leczymy. Zostało 30 sekund. Okej, dobrze. Znerw cię! Reaper na górze, on się pewnie szykuje z ultem, bo musi mieć tego ulta. On będzie największym zagrożeniem teraz, ja muszę... pójść dookoła, tutaj się gdzieś schować. Dobra, Zynia to uratował. Miałem przez chwilę 4 osoby w zasięgu. I nagle gdzieś jedna mi zniknęła. No. Jak dalej pójdzie, to nie przejdą przez ten punkt. Ta dogrywka coraz szybciej schodzi. Jest. No, dosyć ekscytująca gra, nawet bawiąc się Mercy. Z mojej perspektywy. Przez całą grę musiałem kusić tego ulta właśnie po to, żeby go użyć w tym momencie, nie? Kiedy oni zebrali te swoje ulty. Ale ich Reaper długo czekał, muszę przyznać. Dwie osoby. Bo czekał, aż ja ożywię i dopiero wtedy odpalił się. Ale chyba zrobił to odrobinę za wcześnie. Okej.
No ja tu nie dostałem za nic nagrody, nie? A wiem, nie najgorzej mi to wszystko wam wychodziło. Mam wrażenie, że miałem jakiś udział w tym sukcesie teamu. No ale no łaska, no właśnie. Jak nie zrobię ulta czteroosobowego, no to zapomnij, żebym dostał jakąkolwiek nagrodę. No, kto wie. I don't miss. To ty to zaoferowany to gierko byłeś niesamowity. Nie, super, wiesz, ja wiedziałem, że to będzie dobra gra od początku i ona jest dobra, nie? Ma tam swoje wady. I właśnie pod względem tych rankingów bardzo, bardzo to jest jakieś dziwne. Ja się czuję, kurde, non-stop karany tam. Gram supportem, czuję się karany, kurde. A, no. Nie, jak to, ja to też. Anu to chyba mam 45% tylko in ratio. Mnie to najbardziej irytuje, jak w ostatnim momencie ktoś mi przejmuje punkt. Znaczy w ostatnim momencie. Ale za to tak. 80% in ratio. Ale to jest prawda, że przegrasz, no naprawdę minimalnie przegrasz i kurde tak ci po tym rankingu pojadą, że kurde się odechciewa życia, nie? A to są minimalne, chociaż no tak to jest chyba w grach rankingowych, no nie ma, że... No ale to tak samo w LoL na przykład jest, przecież przegrasz 3 mecze pod rząd, przegrasz jednym, jesteś, zaczynasz na zerze, jesteś, nie? No, zgadza się. No wiem, to nie jest przyjemne, no. Ale to właśnie to powoduje, że ludzie są, z prawej strony ktoś wchodzi. O, jak Bastiona się fajnie leczy tą Aną, tylko że akurat skończyło mi się amo. No niestety, naciskali na mnie mocno tam. Bazaj na tego symetrą, no nie? Ja spoko. Ja to biorę taktykę Roka. To mógłby być też play of the game. Ale ty, zero teleporter nie może. Chyba to, że 2%. Nie trzeba nim nawet tej kwestii po dobrej akcji puszczać, bo on się sam śmieje tak na kurde, głos. Kurde, trochę wolę do bani miejscu położyłem teleport. Ktoś wchodzi tam, uważaj. Mercy tu przyszła. Nie wierzę. Zaraz nie będzie miał Reinhardt Fielder. Zabiłeś ja to kurde, no nie? Z farą, normalnie karabinkiem. O kurde, ale się ten McCree przewrócił przy mnie. A ładnie dostała. Osłaniam cię. Mało złomu. Za mało złomu. Jest z Diablo, mam taką schizę. Ten, z dwójki, jak grałem jeszcze, że jak nekromanta zawsze. Za mało many i tak mam tak. Albo nie mogę nieść nic więcej. Wracaj i mam to tak wpojone w psychikę, że po potrzebuję prostu, no. Many! Monkey? Tak? Chcesz z ultem wyjechać sobie? Moim? No, zaraz możemy. Reinhardt to chyba wyjeżdża do góry. No. Tego Reinhardta się pozbędziemy. Powiem ci, że w takim miejscu postawiłem teleporta, że się nie dziwię, wiesz? Taki panisz był trochę z mojej strony. Ruszaj do walki, a ja zadbam o twoje zdrowie. Oni tam we dwójkę są. Ale rzucił to, kurde. Para mi pije wieżyczka. No, postaram się ją zaraz... Ale jest super, Amber. Pada deszcz, ja nie mogę. U mnie już nie pada. Jak to nie pada? U mnie tak leje, że normalnie słyszałem... A kurde, tylko, no pieprzone zmiana amo. Powietrze się zmieniło całkowicie. W ogóle nie. Mieszkasz kilometr ode mnie, gościu, no już nie przesadzę. Mam 4 km od ciebie. Gotów do jazdy na pełni. Ile mieszkam? 2 km. Reporter postawiłem. Dobra, tak jak będą wchodzili, to ja odpalę cię. Uważaj, Benki! Uważaj, jedziesz jak rakieta, kurde, na pełnym wieprzu! Nie. Jasny gwint, a oni się odpalili też z ultami, dobra. No to szlak szlaku, co? Kurza mortka się mówi. Kurza mortka. Kurcze piórko. Ten co otworzył? Ej kurde, no jest ten, a ja nie mogę zobaczyć. Siła i. Pał, Reinhardta ktoś? Mam go. Dobra. Ja go uśpiłem, a wieżyczka go obudziła, to jest problem, kurde, ta wieżyczka nie powinna strzelać w uśpionego. Aha, rzeczywiście, no. Ej, coś sobie zrobię. Prawda. Ej, lecz mnie. Jak lekarz zalecił. Proszę bardzo. Narwarian dołącza do kanału głosowego, Narwarian opuszcza, nie możesz zdecydować. Nie wiem, co chodzi. Zawaliłem gry trzeci raz już. Dziwne. Tego jeszcze nie miałem. Pięknie mam cały czas normalny. Mnie wczoraj wywaliło i nie mogłem wrócić, ale... Mam go! Jako w ogóle wbite próbuję robić. O Aiden! Nie wiem, czy to jest... Coś tam, kurde, nie pyka. Tam nie pyka, no.
Hala mnie tak. A, smak Kelly. A to murzynek, chłop. Cholerny murzynek. Masz tego ulta, Rok? Mam. To dawaj go nam. Masz wzmocnienie. Do boju. No niestety, nie dałem rady. Okej, okay, dobra. Ała, ała, ała. No niestety ten potencję miał podwyższoną teraz. Potencję? Co? O kurczę. Kurde, McCree, ale wyszło. Ja nawet nie słyszałem jego ulti. Ej ty, ja słyszałem. Ole kurde, was pojechali. Kusy, co? Przejmą. Tu wracają wieżyczki. Ale wieżyczka się już rozpada. 20 HP ma. Ja tu jestem na punkcie, no nie, ale... What the heck? O kurde, idzie. Ja kawałek. Nie zdążymy, ja już się rozkładam tu. Dobra, tutaj ma całą B. No już nie, nie wylepaj. Szlak. Szkoda, szkoda. To już mam ulta przynajmniej naładowanego. Już tu z prawej strony ktoś jest? Kurwa, znam je rzuciło, co jest? Para. Mam murzynka. Może zresetuj Battle.net, co? Dzięki, że jesteśmy uratowani. Jemu południa. O kurczę, na macie. Ale lat jest tylko mieszkanie normalnie, nie? Masz wzmocnienie. Tak. Do boju. Nic się nie robi kompletnie. Myślałem, że internet może. Oni też mają anę teraz. Pół sekundy do ulta, znaczy do tego. A ty na punkt musisz uchować, bo oni przejmą zaraz. No i o, widzisz? Niestety. Tetna sekunda. Zdedasowali Damiana, to nie ma co się dziwić. Kurde, mam 5 zł, 5 medali. No, ale też właśnie. Ale to u mnie coś internet szaleje. W ogóle ze zgonu można dostać medal. Było południe. Ale kurde, mu się trafili trzech, akurat ci wychyliło kawałeczek. A ja akurat wylazłem tam, no nie? Ja też, nie zaskoczyłem z góry. Nie, bo ja wylazłem za ich bramę na ulcie swoim i tego, i Roka.